Kiedy mówimy o gwiazdozbiorach, no wyobraźnia natychmiast nasuwa nam obrazy figur na niebie. Kojarzymy to z niebem. Jak to się stało, że w naszej świadomości, a w naszej wyobraźni natychmiast takiego typu skojarzenie się pojawia? Historia gwiazdozbiorów jest bardzo długa i sięga rzeczywiście zamierzchłej przeszłości. Każdy, kto widział niebo w pogodną noc, chyba przyzna, że obraz nieba, oglądanego w rozwieżdżoną noc, kiedy możemy sięgać bez przeszkód do horyzontu w dowolnym kierunku, jest zupełnie porażający. Jego ogrom, wszechobecność wokół i niezwykła tajemniczość powoduje, że łatwo nam przyjąć, że w dalekiej przeszłości. Taki obraz silnie oddziaływał na ludzką wyobraźnię, stymulował tę wyobraźnię, a nawet stymulował wyraźnie intelektualny rozwój człowieka. To, że człowiek patrzył na niebo od zarania swoich dzieł, dziejów, to o tym wiemy. Mamy na to dowody, nawet z epoki Megali megalitu. Niektóre budowle mają jednoznaczne przeznaczenie astronomiczne, związane są z obserwacjami. Ale oczywiście najczęściej są to materialne dowody, a nie pisane. Te pisane, Datują się na okres trzeciego, czwartego tysiąclecia przed naszą erą, i dotyczą głównie obszar mezopotami, Babilonii ówczesnej, Sumerów. Ci dostarczyli nam w formie pisanej pierwszych informacji o niebie. Czym się zajmowali, obserwując to niebo? Najpierw z nieba wydobyli najbardziej oczywiste obiekty. To było słońce w ciągu dnia, gwiazdy w nocy. Księżyc w ciągu dnia i nocy. Ten księżyc pomagał zrozumieć, że gwiazdy na nieboskłonie występują przez całą dobę. My ich nie widzimy, bo nas słońce oślepia. Wśród gwiazd wyróżnili kilka takich, które zachowywały się inaczej niż gro gwiazd. Gwiazdy wydają się niezmienne względem siebie, jeśli chodzi o ich położenie na niebie, ale kilka błąka się, planeo, błądzące. I te traktowano jako odrębne obiekty właśnie jako planety. Początkowo zainteresowania astronomiczne, zainteresowania nieba, niebem, a głównie takie zawodowe astronomiczne zainteresowania dotyczyło badania ruchów Księżyca i Słońca na tle gwiazd. To Słońce było jednym z głównych bóstw dalekiej starożytności, więc jego droga wśród gwiazd tajemniczych obiektów była ważna. W Mezopotamii tą drogę wytyczano bardzo precyzyjnie, a żeby ułatwić orientację, podzielono obszar nieba, podzielono ten pas, w którym na niebie się Słońce poruszało względem gwiazd, podzielono na strefy. Najpierw na 6, potem na 12, a czasami nawet na większą ilość odcinków, które pozwalało łatwiej wychwytywać momenty w roku, kiedy Słońce znajdowało się w różnych obszarach. Potem, te obszary, dołączono wyobraźnie pewnych postaci do tych obszarów. Taki asteryzm, powiązano gwiazdy widoczne w pewnych tych odcink odcinkach, figury. To dla człowieka, który ogląda niebo żywe, nie jest wcale takie oczywiste. Wydaje się w wielu przypadkach, że takie łączenie jest przypadkowe i takie też było. Ono było podporządkowane starej mitologii. Mianowicie z tych wierzeń wyciągano pewne postaci i te postacie umieszczano na niebie. Niebo było wystarczająco tajemnicze, niedostępne, ale wyraźnie widoczne i powodowało, że łatwo było przejść z takimi postaciami mitologicznymi, jakby nierzeczywistymi, na niebo je pokazać. Powstawał w ten sposób, jakby powstawała taka reżyseria. Zdarzeń, które można było na niebie zapisać i pokazywać. To był taki bardzo szeroko ekranowy telewizor, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, czy, czy ekran filmowy, na którym zdarzenia działy się i można je było opisywać. Przekaz ustny początkowo stosowany, jak wiemy z badań innych kultur, które nie, były, nie wytworzyły pisma, był niezwykle precyzyjny, jednoznaczny. Wobec tego przenosił się w czasie stosunkowo łatwo. Otóż taki obraz nieba ze wszystkimi obiektami eterycznymi, traktowanymi eterycznie, bosko, one wszystkie miały wymiar boski, nierzeczywisty, niematerialny, przeniósł się stopniowo w inne obszary i po podboju wschodu przez Aleksandra Macedońskiego został przyjęty w Grecji. Wtopił się w kulturę grecką. Grecy skupili swoją uwagę głównie na planetach. I poprzez badanie planet wprowadzili do, tej, do obrazu nieba trzeci wymiar, przestrzeń, stworzyli kosmos. Ale oczywiście w tym kosmosie wszystkie obiekty pozostawały dalej boskie, nie były rzeczywiste, nie były fizyczne. Wobec tego mitologia, która rozwinęła się w Grecji, która była zbitką czy zlepkiem mitologii różnych, stworzyła jakby nowe obrazy sugerowała podzielenie już nie tylko tego pasa zwierzęcowego, tego pasa drogim e, Słońca, ale całego nieba na gwiazdozbiory. I u schyłku tej epoki, tego rozwoju epoki heleńskiej, greckiej, my mamy podział albo wyodrębnienie na niebie aż 47 gwiazdozbiorów. Gwiazdozbiorów, czyli takich figur na niebie, które, miały, które były upostaciowione. To były albo zwierzęta, albo ludzie, w postacie wzięte z greckiej mitologii, czyli w rzeczywistości z obszaru Morza Śródziemnego. Taki mitologiczny obraz ma jeden bardzo silny element wychowawczy, a właściwie kształcący. Tak jak każda baśń, jak każda opowieść, jak, każda, jak każdy mit, on przede wszystkim trafia do najmłodszych, bo jest łatwy do akceptacji. Takie badania bardziej naukowe, bardziej obiektywne nieba, te, tymi się zajmowała bardzo wąska garstka ludzi. Ogół przyjmował ten obraz taki właśnie baśniowy. I on wtapiał się w kulturę niezwykle silnie. Tak przetrwał okres grecki, rzymski, wreszcie wszedł do Europy. Ten, to traktowanie obiektów niebieskich w sensie duchowym. Rozwijało się przede wszystkim w obszarze astrologii, wiązania tego, co widzimy na niebie, z losami ludzi, losami całych zespołów czy całych cywilizacji. Dlaczego? Niebo dostarczało jakby podpowiedzi do takiego traktowania. Na niebie daje się zjawiska nie tylko obserwować ich zmiany, ale przewidywać następne. I ten stopień i ten sposób przewidywania który dotyczy jakby świata boskiego, świata duchowego, przeniesiono na ludzi w sposób automatyczny. Skoro tam możemy przewidywać, to możemy przewidywać także losy ludzi. Zaczęła rozwijać się astrologia. Ona rzeczywiście startowała z owej, z owej takiej personifikacji, z takiego upostaciowienia obszarów nieba, figur do losów, do przepowiedzi, losów ludzkich. Ten tor przebiegał w historii. Szczególnie historii, coraz bardziej nowej, coraz bardziej bliskiej nas, jakby niezależnie od badań naukowych. A więc miał swoje głębokie zakorzenienie w symbolice, w takim duchowym podejściu do obiektów niebieskich. Arystoteles jeszcze to pogłębił. Podzielił bowiem ten kosmos, tą przestrzenną, ten obszar. Podzielił na dwa obszary. Do Księżyca to był obszar, gdzie się działy zjawiska wyraźnie fizyczne, takie jak burze z piorunami, komety, meteory. A poza sferą Księżyca już był świat czysto duchowy. Wydawałoby się, że nigdy nawet nie zostanie przebadany, bo nie znano sposobu, abyśmy mogli go zrozumieć. No i ten obraz dotrwał do czasu Kopernika. Kopernik zrobił ogromny wyłom w takim obszarze. On po prostu zniweczył obraz jakby duchowy. Poprzez ruch ziemi, upodobnienie ziemi do planety, spowodował, że ziemia przeniosła jakby cechy swoje fizyczne na planety. Planety przestały być obiektami duchowymi, stały się obiektami fizycznymi i to uruchomiło całą sekwencję badań już teraz wszechświata fizycznego. Ale stara kultura czy stare podejście do nieba nie znikło. Ono dalej trwało. Ono dalej trwało głównie poprzez rozwój astrologii aż do naszych czasów. Dzisiaj nawet przyjęło czasami taką formę, że niektóre osoby, które się silnie utożsamiają z tymi figurami astralnymi, no przeniosły najpierw powstała figura jakiejś postaci, a potem cechy fizyczne tej postaci czy tego zwierzęcia człowiek potraktował jako symbolikę, jako coś, co się przenosi żywo na jego, na jego własne zachowania, na jego własne losy. I stąd mamy niezwykle bogatą, równolegle do naukowej, istniejącą taką kulturę może być i subkulturę astralną, i mamy oczywiście całą astrologię utrzymywaną cały czas. Ona w tej sferze baśniowej jest, figuruje jest bardzo barwna, ale oczywiście wiemy o tym, że nie ma w tej chwili odbicia naukowego. Kopernik, jak powiedziałem, Rozbił na mnie jako świat duchowy, ukazał ten świat z drugiej strony, jako świat fizyczny. Rozpoczęły się badania fizyczne, ale podział nieba na gwiazdozbiory, jeszcze wzbogacany w czasie, w XVI wieku, do, w wyniku podróży na półkulę południową, dołączano obrazy nieba południowego. I także dzielonego na odpowiednie gwiazdozbiory. Ściśle biorąc, nie dzielonego, tylko wydobywano z tam, z tam istniejących obiektów nowe figury, często bardzo różne od tych, które, które powstawały w tym świecie śródziemnomorskim, w tych obszarach, gdzie się nakładały te obrazy z południa i, i, czy z północy i południa, i tworzyli jakby, oparte one były często Albo o mitologię grecką, bo to głównie, głównie podróżnicy z Europy sięgali do tamtych obrazów, albo jeżeli były zapożyczane z tamtych obszarów, to przenoszono je z taką oryginal, oryginalną interpretacją tamtych obszarów. Na przykład to dotyczyło wielu gwiazdozbiorów, które zostały nazwane w obszarze kultury chińskiej i tam i otoczenia. One mają często zupełnie inne postacie na niebie. Inaczej odzorowują to, co widać na niebie, i inne są skojarzenia. Także istniały cały szereg rozmaitych gwiazdozbiorów. One w końcu, w miarę tak ujednolicania się kultury i ujednolicania się obrazu nieba na świecie, zostały zamknięte decyzją Unii Astronomicznej w 1928 roku, która podzieliła niebo na wypełniła całe niebo podziałem, pełnym podziałem wzdłuż prostych współrzędnych. W prostych współrzędnych jedna linia zawsze biegła równolegle do równika, druga równolegle do południka. Podzieliła niebo na 88 obszarów. Już nie było wolnych obszarów. Wszystko, co się znalazło w danym obszarze, wszystkie gwiazdy, te, te gwiazdy przypisano do określonego gwiazdozbioru, a nazwę gwiazdozbioru wzięto z najbardziej, Widocznego w danym obszarze gwiazdozbiorów starożytnych. Powstał nowy podział nieba z zachowaniem nazw gwiazdozbiorów. On w tej chwili służy do orientacji. No i w sumie możemy powiedzieć tak, że to naukowe podejście do nieba, o dziwo wykorzystało i zachowało podział na gwiazdozbiory w jakim sensie, jako podział na obszary nieba. Ono trwa do dzisiaj w nazewnictwie. Równolegle astrologia. No, przyjęła formy takie bardzo bogate, ale oczywiście bogatych przepowiedni. No, nie mają one głębokiego uzasadnienia fizycznego, ale psychologicznie można byłoby się dopatrzeć nawet jakby wstecznego działania takiego gwiazdozbioru. Jeżeli bowiem ktoś przyjmuje to za jakiś wyznacznik jego przyszłości i idzie taką drogą, że figurę na niebie, którą przypisano konkretnej postaci czy zwierzęciu, Przenosi z tej postaci czy zwierzęcia pewne cechy na siebie i bardzo sugestywnie do tego podchodzi, to to może nawet w pewnym momencie i w pewnej sytuacji prowadzić do samospełniających się przepowiedni. Poddaje się tym elementom. Można to podsumować w ten sposób, że te gwiazdozbiory zrodzone w przepięknej procesie, takiej uruchomionej wyobraźni w odniesieniu do niezwykle Spektakularnego nieba jako pierwszy kontakt pozostały w naszej kulturze, utrwaliły się w naszej kulturze, one istnieją do dziś. Bardzo często sobie z tego sprawy nie zdajemy, ale na co dzień spotykamy się zarówno z, takim, z takimi przepowiedniami i, i taką podświadomą wiarą w nie, no i akceptujemy je również jako ten element ubarwiający nasze życie, jako coś, co jest. Co jest dodatkowym elementem ekscytującym? Czy ono ma w pełni uzasadnienie naukowe, czy nie, to jest dla nas mało ważne. Tak traktujemy to jak dzieci, przyjmując najpierw nienaukowy obraz, baśniowy obraz, i w nim na pewno, on na pewno sprzyja naszemu życiu i naszej kulturze. Dziękuję bardzo.